takich terenowych, może nie terenowych, ale po prostu takich wielkich, nie? Czyli można wziąć sobie Unimoga, można wziąć sobie ciężarówkę. No ale najbardziej taki oczekiwany jest Mercedes 6x6. Pojedziemy sobie jakieś wyścigi nim, coś tam sobie porobimy. Unimog też może być. No ale tego Mercedesa każdy mógł sobie zdobyć. Ostatnio można było go sobie ogarnąć. Dobra. Idziemy teraz na jakieś miejsce fajne. Gdzieś, gdzie jest... O, wiem, gdzie możemy się spotkać. Chodźmy tutaj na kontenery. Zaraz koło LEGO Champions. Jedziemy. Jedziemy tam na kontenerach się spotkać. Tam jest taka fajna miejscówka. Jest taki podjeździk odpowiedni. W sumie to moglibyśmy też spotkać się na dachu, ale tam jest tak nierówno. Tam jest taki daszek, można na niego wskoczyć. Ja sobie go zrobiłem na czarno. Taki gangsta wagon. Tak, tu można spokojnie sobie na dach wskoczyć. I tylko, że tutaj tak krzywo na tym dachu jest. Mi się to nie podoba. Chodźmy sobie tam na kontenery. Tam jest taka miejscówka fajna. Dobra, i tu się jakoś poustawiamy. Nie wiem gdzie dokładnie, tak żeby było fajnie. Spokojnie tutaj, ej! Nie macie czujników parkowania? Czy przyjechał Unimog, proszę bardzo. A ja sobie tutaj zaparkuję, tak jakoś dziwnie, ale... Tak, zlot big carów mamy teraz. Chyba wszyscy są. Proszę bardzo. Czyli mamy Jeepa Tri-Cata, bardzo fajny offroadowy samochód i bardzo mocny nawet w Forzie Horizon. Mamy tutaj 6x6 w macie, tak jak mój. Tu mamy znowu 6x6 żółtego. Proszę bardzo, tu jest mój 6x6, tu jest biały 6x6, tu jest wielki Unimog. Kurde. Ogromny jest, nie? Będziemy musieli się tymi samochodami ścigać, więc kurde, się zastanówcie, czy na pewno chcecie je mieć. Tutaj mamy pięknego ciągnika z ładnymi felgami, kurde. I tu coś się jeszcze pojawiło. O, tutaj jest jeszcze Mercedes, proszę bardzo. I ktoś tu jeszcze dojeżdża, widzę. Ktoś tam tutaj śmigał. Co to tu śmignęło? Szkoda, że tutaj nie można walnąć takiej felgi na całe koło, nie? Tak, żeby była taka... Kurde, ten to ten. Tu możemy sobie na dach wskoczyć też. O kurde, nie zatrzymam się. O, zatrzymałem się. Nie tak jak chciałem. Padaczki dostał. Pierdzielony. Jeszcze raz, dawajcie, wskakujemy wszyscy na dach. To nie jest taka łatwa sprawa. Tu można spać, ale patrzcie tutaj. A po szybach można jeździć, jest okej. Musimy przetestować w hardkorowych sytuacjach te samochody, nie? Tu w niektórych miejscach. O, wow! Dobra, cofam to. Trzeba uważać, żeby nie spać, cholera. No, tu można pospadać. O, ja tu chyba wyścig jakiś zrobię na tym dachu. Co wy na to? Tak, myślę, że to będzie dobry pomysł. Będzie taki wyścig przeszkód. Ty, a może... Nie, no powinno się dać zrobić taki wyścig, co? To co? O, jest Unimog! Zagrał w kręgle, kurde, nieźle. Już wiem, jaki wyścig sobie pojedziemy. Mam tutaj jeden taki zrobiony. Jedziemy przez góry. Tutaj na przełaj mamy odpowiednie samochody do tego, nie? Ten dach by się złamał. No spokojnie tu. Jeden samochód 3 tony waży. Jadą? Na razie dwóch jedzie. Czekamy na resztę. Musimy przejechać przez tą górę na drugą stronę. Pomogę temu... O, nie pomogę mu jednak, nie trafiłem w niego. Tu tylko 6x6 tu podjedzie. Cyk.
No i dobra, to teraz jedziemy sobie do takiego specjalnego wyścigu, który kiedyś utworzyłem. Niektórzy może kojarzą. Będziemy jechać w góry. Dosyć hardkorowy jest, patrz na to. Kto tam jeszcze będzie leciał? Cyk! Jadę następni, cyk! Pięknie! Cyk! Czekamy jeszcze tam na resztę, gdzie oni tam? Nie mogą podjechać, bo nie wzięli Mercedesów. Ja mówiłem, bierzcie Mercedesy, nie? Herbata się gotuje. Tak. I tak. Oh shit. Jezu, jaki dźwięk. Czajnik na sterydach, tak. Musimy później pociąg zablokować. Nie wiem, czy się to uda w multiku, bo kiedyś było tak, że jak stanąłeś samochodem tutaj, zagrodziłeś drogę pociągowi, no to on, no to samochody znikały, prześwitywały, nie? No i tak. Jedziemy w zimie. I naszym zadaniem jest ten wyścig w ogóle przejechać. On jest bardzo fajny. Ja to sobie będę z tyłu jechał, zobaczę jak inni sobie radzą. To jest bardzo fajny wyścig. Tak. I tu się trzeba rozpędzić, bo w pewnym momencie brakuje trakcji. Oj, ciągniczka popsułem. Nie dojechałem nawet ja. O, ktoś mnie popchnął. Wróciłem. Dobra, chyba zaliczyłem. Dobra, jedziemy na dół. I znowu pod górę. No ten Unimog porobiony jest, widzę. Daje sobie radę pod te podjazdy. Nawet lepiej chyba niż ten mój Mercedes. Patrzcie na niego. Teraz mu pomogę. O kurde, nie udało się. Nie no, patrzcie, próbuję, coś tam daje radę. I tutaj jest taki moment, gdzie się też trakcję gubi. O, nam gra nie pozwala dalej jechać, ale... O, patrzcie, co tam się dzieje. Unimog nie dał rady chyba. Nie wszyscy mogą przejechać ten wyścig teraz. To on ma chyba napęd tylko na tył. Zobaczymy, czy przejadą to. Niektórzy już pojechali dalej. Unimog dalej próbuje. Oj, chyba dał radę. Ładnie. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy ostry zjazd z góry. Samochód już powoli łapie trakcję. Tutaj naprawdę wyścig dla najbardziej hardkorowych samochodów, jakie są chyba w tej grze. Bo jest tutaj mega ślisko. Lepiej by było na nartach zjeżdżać niż samochodem. O, już chyba złapał trakcję w miarę. Samochód. Tu właściwie z tej góry jak się zjeżdża, to się ześlizguje, nie? O, hamuj. No hamulce to ma dobre. O, jedzie! A! Kurde, musimy czekać na następny.
cholera. Teraz następny. Ja nie wiem, ile tutaj czasu jest do następnego pociągu. Musimy rozkład zobaczyć. Czekaj, zobaczę. PKP rozkład. Nie ma takiej stacji? Co to kurde? To PKP tam nie jeździ? Cholera, jasna. Musimy czekać na pociąg, no. Nie wiem, ile to potrwa. Jakbym miał koguty, to... O! Czy ja słyszałem właśnie po... Nie, jeszcze chyba nie. Zaś tak słyszałem, tak jakby tory. Jak nadjeżdża pociąg... Jak staliście kiedyś na stacji chyba, nie? Czy nie? Jak nadjeżdża pociąg, to po torach słychać, nie? Że coś tam z daleka się zbliża już. Już są takie drgania na tych torach. Tutaj w Fordzie pewnie to nie zostało odwzorowane. O, jedzie, 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 słuchajcie. Jedzie pociąg. O kurde, ej, dobra. Co się tam dzieje z przodu? Co tam, czemu on jest w górze? Dobra, uwaga. O! Przenika się przez niego. Polecieli. Ale uderzył trochę. Ja myślałem, że całkiem przenikniemy. Ale trochę uderzył, nie? Polecieli wszyscy w kosmos. Dobrze, dobrze. Gonimy dziada. Kurde, nie mogę tym skręcać? Co to było? Samochód terenowy na torach się rozwalił. Co? You got to follow the goddamn train, CJ. Nie no, nie dogonimy go już. Już poleciał do kosmosu. Mit obalony w 50%. Pociągu żeśmy nie zatrzymali, nie? Ale tam, dobrze jest. Chodźmy zrobić jeszcze tam spotkanie na tej górze tam wystającej. Dobra, cyk. O, shit. Cofaj, cofaj. Ty, on nie da rady na wstecznym podjechać. Kurde. Ten jak się tam przeturnał. Na górę dawajcie, chodźcie na górę. Zmieścimy się tam? Chyba tak. O, tutaj można robić zloty. Sporo miejsca tu jest. Bardzo ładnie. Dobra. No i zrobiliśmy sobie zlot Mercedesów 6x6. Udało się zderzyć z pociągiem. Chociaż nie było takiego boomu, nie? Jak w GTA. Właśnie, w GTA kiedyś musimy zrobić taki zlocik i się rozwalić z tym. Z pociągiem, nie? No bo może być bardzo fajne. Wszystko będzie wybuchać tam. W GTA to tak. Tutaj jest trochę ciężko, ale też udało się tam zderzyć z nim, nie?